Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Podlałem się na wypasie z Jankusem prowadzoną razem. A witam, witam. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Nic się nie zmieniło, a zmieniło się tylko to, że nagramy to drugi raz, a nie prąd wyrymbało. Ale nie szkodzi. Jedziemy, słuchajcie, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej. No ja jestem ogólnie teraz w trakcie podróży, bo wracam sobie z Poletka. 141 tam byliśmy przed chwilą. No i tam już ogarniali ogólnie wszystko, co tam trzeba ogarnąć, czyli żniwa. Janku sam właściwie kończył. Ja teraz jadę sobie na nowe Poletko, na 103, tam jest owies. Z tymi zestawami jak to będzie ogarnięte? Jo, ja już tutaj drugą przyczepę sypię. A, dobra. Okej, właśnie Janku stop zajmuje się wysypaniem zboża z przyczepy, no i ogólnie co, no będziemy sobie dzisiaj kościć owiec, trochę zostało tego. No szkoda, że się nagrał tamten materiał, ale myślę, że może uda się nam powtórzyć to samo, co się mówili wcześniej. Właśnie, bo u ciebie na ostatnim odcinku gadaliśmy, do którego serdecznie zapraszam, macie w opisie Jankusa, jakby co? Gadaliśmy też o Bednarach, to może byś teraz chciał więcej trochę o Bednarach powiedzieć, bo tam nie było za bardzo kiedy, już była końcówka filmu. O, jest taka. Twój kanał, to ty byś powinieneś takie swoje wrażenia dać. Tak naprawdę, bo tak w sumie co raz byłeś z nami na targach, kurde, a teraz już tak na dłużej byłeś, nie? No tak, tak, wcześniej swoje wrażenia dać. Wcześniej to właśnie byłem z chłopakami jednego dnia po prostu. Urwałem się jakoś tak, mogłem się wyrwać. Dostałem przepustkę z Lublina. żeby się wyrwać, więc udało się. A teraz tak naprawdę byłem cały czas, całe te 3 dni. O Jezu, ale szybko jedzie. Boże. Byłem 3 dni z chłopakami, no i wam powiem, że no... Współczuję im, tak, to tak powiem, nie? Bo ile tam było narodu, to jest jakaś masakra. Ja to tam, wiecie, elegancko, z tyłu sobie gdzieś tam stoję, zapleczu, czy coś tam ogarniam. Ludzie podchodzą, piątki zbijają, foty robią, więc ogólnie git. Fajnie też można było sobie z ludźmi pogadać troszkę bardziej. I właśnie tak samo też dużo osób się na to też się skarżyło, że przyjechali na targi dla chłopaków z MST, a nie mogli w ogóle z nim pogadać po prostu przez to, że było tak dużo osób, nie? No i też jakby to rozumieli, nie? Oczywiście, więc tam za złe niczego tam do was nie mieli. Ale no fakt, że ten, że dużo osób sprawiło, że ani nie było tak czasu pochodzić po tych targach, ani nie było czasu z ludźmi pogadać, nie? Więc no, sam ja tylko mówię, się z niektórymi słowa zamieniło. Dla mnie szacun dla ludzi, bo szczerze, jak ja bym tak był fanem jakimś mega i wiesz, chłopaków oglądał od lat, to też bym mega fanem? Miał nadzieję, że... miałbym nadzieję po prostu, że jak pojadę tam na targi, to chociaż zamienię 5 zdań, nie, z nimi. No. No tutaj no niestety, no piątka tak naprawdę i trzeba lecieć dalej, bo byśmy nie rozgonili tej kolejki, nie? Piątka, foto i Elon właśnie następny, nie, więc tak... To. Jak gdzieś no. Tam akurat ktoś nas złapał, nie wiem, jak gdzieś tam już byliśmy, że tak powiem, pod koniec, czy po prostu, no mieliśmy chwilkę, no to tam wiadomo, się z kimś tam zaliniło parę zdań, ale to normalnie byli ludzie, nie, wszyscy. No tak, tak, nie? Nie było akurat, jeżeli chodzi o te targi, to chyba nie było nikogo takiego, kurde, kto by był taki, no debil. Po prostu mocnym odpałem, nie? Tak powiem, nie no, zdarzyło się kilka osób, ale takich, no na całe szczęście, nie jakoś mocno, nie? Tak, no miałem targi, gdzie po prostu wiele większe odpałem widziałem, nie? No tak, że to akurat w miarę bezproblemowo się udało wszystko przeprowadzić. No i ten, i też spoko konkursy wyszły, bo ostatnio tak sobie podliczałem, że ogólnie, bo gdzieś tam doszły mnie słuchy, że ludzie trochę narzekali na te konkursy, przez to, że a to nie wybieraliście nas, a to coś tam, nie? I tak dalej. Ale koniec końców mówię przecież tyle osób, co się przetaczało przez to wszystko i podliczyłem przecież, że chyba 54 osoby ogólnie brały udział w konkursie, z czego tam chyba 9 wygrało jednego dnia, jakoś tak, chyba nie? Nie. 9? Nie, nie, 6 wygrało osób jednego dnia, tak? Miał jakby nam nagrodę. No możliwe jakoś tak. No, no bo tam ja było wie... podium za kanistry i podium za kukurydzę było. No, ale ja ci ogólnie powiem, że nie da się dogodzić każdemu. Nie od dzisiaj wiadomo, że nie dogodzisz każdemu, no i co, no nie wybierali nas, no. A tamtego wybraliśmy, no słuchajcie, no takie kurwa, no. Tak samo idźcie, zagrajcie w Totka i napiszcie później do Lotto, że dajcie im opinię na jedną gwiazdkę czy coś i powiedzcie, że nie wygraliście, że was nie wybrali. No bez sensu takie coś, no kurde, no nie teraz, no to po prostu innym razem, no co, no nie da się wybrać wszystkich, no nie jest to taki duży konkurs, że jako Mister Bista, że po prostu on wybiera, nie wiem, 1300 osób i wszyscy biorą udział, no nie da się tak. No, 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 ale to też z jakiej grupy ludzi w ogóle, nie? Tak, tak. Więc też jest... do jednych konkursów braliśmy po prostu osoby no, mniejsze po prostu. Młodsze. Dzieci, tak, młodszych po prostu, żeby nie było tego konkursu siłowego.
A do siłowego konkursu po prostu starsze osoby, bo nie było, znaczy no niekoniecznie, bo tam w sumie było parę takich rzeczy. Nie, no ale właśnie to, zawsze mówiłem, że to jest spoko pomysł, bo przyjeżdżają widzę w różnym wieku, są młodziaki, tak, są tak, te starsi, tak. Więc starsi mają udział, mogą okazję wziąć udział w czymś innym, a młodziaki no. W czymś innym. A nagrody chyba były takie same, nie? Chyba, najlepszy to był chyba ten, co syn i ojciec wygrali, nie? Tak, tak, no, ojciec z synem. Fajnie, no. Ojciec z synem normalnie pewnie na serii nagrywają teraz. Nie, ale to akurat fajnie było, że chłopak brał udział w kukurydzy, no. a ojciec właśnie w tym kanistrze. On też chyba był, który tam był, trzeci? Nie ojciec był. Ojciec w kanistrze się tak. Nie pojęcie. Nie pamiętam, który to był, ale też tam chyba brał udział. Jakbyś pamiętał imię, to bym ci powiedział, bo mam wszystko zapisane. Aha, jeszcze. To nie pamiętam kurczę akurat. Znaczy pamiętam twarze, nie pamiętam tego. No. Jak ten. Ale no, ogólnie spoko, także targi fajne. Jakby ktoś tam jeszcze kiedyś chciał wbić się targi, się zastanawiał, czy warto, czy nie warto. No to tak z perspektywy widza. No to warto wpaść, myślę i tak, na chwilę tam zamienić parę słówek. Tak jak mówię, jakby ktoś chciał tam nie zawracać dupy, tylko co tam u ciebie, tylko tam pogadać sobie w ogóle o czymś. No to tak raczej chyba godziny późniejsze, nie? Prędzej. Ale ci powiem szczerze, że... Albo na początku sam też jest spoko. Z perspektywy widza, ja ci powiem, że chyba najlepiej, jak ktoś tam oczywiście nie potrzebuje, bo wiem, że niektórzy mega chcą sobie pamiętać i przewijają się takie twarze. Ja to pamiętam do Alberta właśnie, że Albert, kurde, na praktycznie każdych targach jest i na każdych targach praktycznie sobie foty robi, nie? No są po prostu takie osoby, które wiesz, chcą mieć tą fotę z każdych targów, żeby po prostu na pamięć mieć. Rozumiem to, ale ja ci powiem, że taki chyba najlepsza zabawa, żeby tak przyjść do nas i tego, to właśnie na konkurs, nie? Wtedy możliwe, tak. że się weźmie udział, można sobie podopingować kogoś i jest taki luźny wtedy moment, nie? No, na konkursach jest najlepiej. Tam po zdjęcia, no to co, stoi się godzinę albo dwie, albo 15 minut, no różnie to trafia, ale się stoi w tej kolejce, zdjęcie tylko piątka i do widzenia, nie? No to kurde, ja myślę, że konkursy są taką najlepszą formą. Dzwonią do mnie, kurde, ludzie coś. No, nie że... ten widzu, który przegrał. Tak, halo, gadać o mnie? Halo? No, więc właśnie jest jak jest, ale z drugiej strony no nie każdy mógł wziąć udział w Warsaw, nie każdy, tak. Nie było tyle miejsc nie nawet, nie? Więc no, w ogóle ten, zapaliła mi się rezerwa. Co? Rezerwa mi się zapaliła w kejsiku. Ale to kończymy chyba jakoś. No to jeszcze parę tylko zostało przejazdów. Ogólnie powiem ci, że miałem jechać jeszcze na pole, tylko ale nie wiem, czy tego pola po prostu mnie walną i tyle, nie? Mówię, odcinki rzadko się za nią pokazują po prostu przez to, a właśnie też o tym mówiliśmy na początku tamtego materiału, jak coś się nie udało nagrać. Ale tak, odcinki się rzadko pokazują przez to, że właśnie były targi, o których dopiero mówiliśmy. I tak się wróciło i człowiek taki trochę był rozprogramowany, nie? Bo nie mógł ogarnąć sobie co, jak to zacząć wrócić z tego wszystkiego nagrywania. A dwa, że też Jankus był teraz sporo zajęty, bo tam miałeś chyba też trochę do ogarniania, co nie gdzieś tam. No, gdzieś tam wiesz, po prostu jak... Nie mam za bardzo co robić i tak dalej, tym bardziej, że no, nikt się tam nie upominał o nagrywanie i tak dalej, ja po prostu za dnia coś sobie działam, wieczorem na wiek i dzień jest też, tak powiem, no udany można powiedzieć. No, więc chyba, właśnie. Że się coś stanie. Ja aktualnie przechodzę taki kryzys trochę farmingowy, jak co roku tak w sumie mam, ale tym roku to już się nasiliło mocno, chyba zwłaszcza na to, że już jest trzeci rok farminga, a ja już mam tak dosyć tego FSA 22, już mam go wyeksploatowanego, mody przegrane, jakie tam mnie interesowały, i tak naprawdę już trochę sobie odbijam tego wszystkiego, ostatnio nawet właśnie jak mówiłem wcześniej, trochę zacząłem Fortnite grać, żeby troszkę sobie czymś innym głowę zająć, czymś takim, wiecie, takim już gierką, która mnie trochę zaangażuje, bo zaraz będzie farmik i znowu będzie zapierdziel z mapami i tak dalej, nie, więc siądę w pewnie 25, to 2 lata nawet nie będę widział w ogóle innych gier, tylko zaraz FS, Blender i Substance, nie, na zmianę, więc korzystam póki mogę, bo zaraz wiem, że znowu będzie dużo pracy. I też pytacie mnie o to, czy w ogóle jakieś tam plany na dom, na nowe mapki mam. No plany są tak ambitne, że powiem wam, że się boję, że ich się spełni, co nie? Więc mam plan na 4 mapki tak naprawdę, ale 3 bym chciał zrobić, nie? I zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale oby się udało, oby się udało wszystko. Czas pokaże, czas pokaże. Chęci oczywiście. Chęci są, chęci na robienie nowych mapek są, nie? No ale wiesz, jak to później jest. No, przez tych też jakiś kryzys zawsze, nie? No. Reszta głównie z modelami jest, jakby tam mieć coraz te modele, to by szło spoko, nie? Dlatego z modelami zawsze problem. Dlatego ludziska, jeżeli chcecie pomóc w robieniu nowych mapek, to zapraszam do współpracy, bo prawdopodobnie jak się uda wszystko ogarnąć, to może skleiłoby się taki fajny team mapmakerów, żebyśmy po prostu robili mapy, tak wiecie, częściej, a nie tylko tam raz w roku, bo fajnie byłoby na jakąś mapkę zrobić. No mówię, co pół roku mapę wydawać, a nie co rok. No ale przez to, ile teraz rzeczy jest w farmingu, a ile jeszcze będzie 25, no to...
to tak się rozkłada w czasie, że to się da zrobić oczywiście, tylko to trzeba po prostu bardzo, bardzo dużo czasu, nie? Takim przykładem właśnie jest nawet Leo, nie? Który, którego oczywiście pozdrawiam serdecznie i chłop już 2 lata mapy robi, a na razie to tak jeszcze nawet nie wiem, czy pata testów w ogóle tam jest, nie? Więc no raczej można powiedzieć, że raczej mapa Leo wyjdzie pewnie już po premierze 25, nie? Tak to możliwe. Ogólnie tak mi się zdaje. Pamiętam, to mówił, że chyba na wakacje, czy po wakacjach chce ją wydać. No mówił, że na wakacje chciał do niej trochę usiąść, nie? Żeby ją trochę porobić. A to nie wiem, jak to będzie. Nie wiem też, jak to wygląda tam ogólnie, bo ostatnio, kiedy gadałem z nim, to ta mapa była w takim stanie, że już miał prawie wszystkie modele skończone, no ale też wszystko inne działało wtedy, bo wiecie, nie to, że co, tylko modele, ale tutaj trzeba też wszystko pomalować, nie? Te roślinności i tak dalej, to wszystko też jakby jest w tym, w mapie też potrzebne, no i na to czas schodzi, nie? Teraz najbardziej oczywiście modele, jak nie ma się modeli, to już lipa totalna. Kurde, mogę to wysypać w końcu, czy nie mogę? O. Teraz w końcu można wysypać, nie? Leci. Dobra, dobra, jakieś tutaj informacje znalazłem. Czekaj, muszę sobie przetłumaczyć. Jakie informacje? Na Instagramie obserwuję takie jedno konto na temat, no, 25, nie? A, no i co tam? Już tutaj pokazali, tylko muszę sobie przetłumaczyć, bo ja oczywiście lajkiem jestem, jeżeli chodzi o niemiecki. Lajkiem, okej. Okay. No, to niemiecki to wiadomo chyba, nie? Że każdy jest lajkiem. No. No, właśnie propa też Farminga 25, to mówię teraz trochę bardziej odbiłem w stronę wyski piątki, już można powiedzieć, i zacząłem sobie robić teraz taką serię shortsów, więc pewnie jakby to oglądacie, też może jest, nie wiem, 3 albo 4 shortsy na YouTubie wrzucone. I są to po prostu takie shortsy, w których mówię o nowych, o nowościach z Farminga 25, więc jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, to polecam wejść na kartę shorts na moim kanale, ewentualnie na TikToka albo Instagrama, bo tam też dodaję to wszystko, tak żebyście mieli dostęp do tych informacji. I myślałem, że takie trochę może być sobie pomysł pod tym względem, że dużo osób już pewnie zna te wszystkie informacje, ale o dziwo wrzucam jakieś tam rzeczy i ludzie mówią, o, to fajnie, że takie coś będzie, nie? Więc jakby coś tam nowego, coś się człowiek dowie, a przy okazji ja staram się te informacje tak bardziej weryfikować i nawet od samych twórców już po prostu znaczy od samych twórców biorę informacje po to, żeby wam coś pokazać, a nie tylko z tego, co ja tam się domyślam. Ewentualnie jak mówię jakieś tam na jakichś rzeczach, to mówię prawdopodobnie coś będzie i to jest jakby taki mój domysł, nie? W tym wszystkim, więc jak słyszycie jakieś słowo prawdopodobnie, to jest jakby takie moje zdanie o tym, nie? Czy coś będzie, czy nie będzie. Jak tam przetłumaczyłeś? Rozmawialiśmy, mordo, na moim odcinku na temat tych pól ryżowych, nie? No. No i już wszystko wiadomo jest, co i jak. O, czyli masz normalnie menu budowania. No. I tam jak miałeś te winogrona i oliwki, tak? Tak, oliwki, no. No. No to teraz pod tym jest pole normalnie takie i klikasz te pole i zaznaczasz sobie takimi liniami, kurwa, normalnie obszar, gdzie obszar, to pole ryżowe ma być. No i po prostu tworzysz sobie, nie? No i nie wiem, czy tam pompa się stawia automatycznie, czy nie, ale tutaj przetłumaczyłem sobie, jest napisane: menu konstrukcyjne FLS25 może być używane do tworzenia pól ryżowych o dowolnej wielkości i kształcie. Istnieją następujące różnice między ryżem a ryżem długoziarnistym. Mhm. Nie wiem, 2 typy ryżu są? Tak, no bo jeden ryż jest taki, co się kosi tym, jak to, czyli jak to, tylko ten Japan całym, nie? Tym kombajnem, a drugi dużoziarnisty kosi normalnie kombajnem zbożowym. No jest to opisane, jeden i drugi normalnie, wiesz, ryż i ryż dużoziarnisty są opisane we 2, ale to nie będę czytał, bo to jest napisane po prostu, ile tam, no, ryż zwykły tam sypie 13-200 na hektar maksymalnie, ryż długoziarnisty 18 tysięcy, średnia cena sprzedaży, co tu jeszcze jest? Trudności po prostu nasiona na hektar, czas wzrostu, czas zbioru, czas spojrzenia, coś tutaj źle przetłumaczyły. No dobra, a jak chodzi o ten, o to tworzenie, to jak to wygląda? Bo to tworzy się tak samo te pole ryżowe dla ziarnistego i długoziarnistego? No, tak. Chyba tak, nie? No normalnie masz, wiesz, menu i masz napisane pole ryżowe i mówię, zaznaczasz obszar, także raczej i to, nie? Ale czekaj, bo to pole, jak jeśli się nie mylę, musi być zrobione na równym terenie, co nie? Nie może być na krzywym jakimś. No tak powinno być zasadniczo. No, no bo nie, musi być idealnie równo, bo woda, wiesz, no musi stać. Żeby, no ciekawy jestem, kurwa, kto rozwiążą chyba... Bo na przykład takim szpakowie to pola ryżowego nie zrobić, nie? No jestem mega ciekawy, nie? Jak to będzie, wiesz, wyglądało właśnie. Czy oni o tym pomyślą? No powinni o tym pomyśleć, no to co? Nie, no myślę, że na pewno. Nie wyskoczy jakaś informacja, że wiesz, że pole jest krzywe, czy coś. Że jest zbyt nierówno, no. Tak samo jak jest z tymi, nie? Z płotami, że jest zbyt stromą powierzchnia, żeby postawić płot, nie? Mhm. Tak samo tam nie będzie, zbyt stroną powierzchnię, żeby postawić pole ryżowe. Tak patrzę, bo pokazują to menu i ogólnie zajebiście menu wygląda, tylko że... To musisz mi to podesłać w takim razie, ja też sobie to luknę. No,
Znowu, kurde, nie widzę, tak przynajmniej na chwilę obecną, jakiegoś wyszukiwania coś, tylko że tutaj jest za mało budynków na razie. Bo mega mnie to denerwowało, jak na przykład miałeś w różnych, najbardziej mnie to w różnych denerwowało, jak miałeś pierdyliard tych obiektów i coś sobie wybrałeś, postawiłeś to, cofnąłeś, usunąłeś i chciałeś jeszcze raz to postawić i kurwa od nowa szukać. Daj, szukaj znowu z scrollu, nie? Tak, i powinni zrobić normalnie to tak, że powinno zapamiętywać pozycję i na przykład powinien mieć reset do pierwszych obiektów, nie? Albo ostatnio używany coś takiego, nie? No ostatnio, właśnie, no ostatnio używane 5 na przykład ostatnich obiektów, żeby było i bajlando, nie? No i to było spoko. Pod tym względem ja to, ja to mega denerwuję, ale znaczy, widzę, że... wiesz co? Myślę, że nie trzeba tego robić. Wystarczy, żeby dodali ten modzik, który jest teraz tam od huby wrzucony, który działa na takiej zasadzie, że możesz sobie budynek przestawić. Czyli wchodzisz sobie w tryb budowy, no przestaw. Ta, no. Po prostu, nie? No z jednej strony tak, no ale wiesz... To jest, no, to dla mnie to nie musi to zapamiętywać, no, żadnego zapamiętywania, co nie? Miał, nie wiem, pierdyliard na przykład... Jak wiesz, jak ludzie czasami potrafią budować jakieś super no i stworzą na przykład, nie wiem, schody, nie? No. Albo inne rzeczy, no to weź to później wszystko przestawiaj, nie? No też niby nie, ale dla mnie, mówię, sama ta opcja, żeby po prostu było przestaw, żeby dawała radę, nie? No, myślę, że dużo jest takich opcji, które farming, czy takich mini modów, które farming mógłby użyć, nie? Na przykład teraz dodali te światła realistyczne, które są teraz modem. Mogli dodać też ten... to do tych, nie wiem, to się sticky fits nazywa? No. No, więc że możecie jeździć, na przykład, że kolega wasz jedzie traktorem, a wy z tyłu przyczepą jedziecie na przyczepie i po prostu się jakby przyklejacie tej przyczepy, nie? To powinno, dla mnie to jest w ogóle taka podstawa, to powinno być w ogóle w grze od dawna. Nie się dziwię, że o tym w ogóle gadamy w kontekście modu, nie? No najlepsze, że to ogólnie też widzisz, nawet w farmingu wychodzi to pod koniec, gdzie my na początku myśleliśmy na przykład o takich modach, a to dopiero pod koniec farminga wychodzi. No. Ciekawe, czy to jest problem z robieniem tego, czy po prostu ktoś nie mógł się to zabrać, albo nie wiedział, jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Tak samo ostatnio wyszedł mod przecież na sterowanie myszką, gdzie gość chyba do mnie pisał 5 razy na mailu, czy nie jestem w stanie, bo tam jest niepełnosprawny, po prostu nie ma jednej ręki. Mhm. I czy jestem w stanie mu skonwertować tego modu. Ja mówię, że ja się na tym nie znam i nie potrafię, widzisz. Ja grałem na tym modzie chyba w 17, w 19 on chyba w ogóle nie wyszedł i w 22 dopiero wyszedł, nie? No. A ja no, na tym modzie jak nie miałem kierownicy, to grałem na stoper, nie? No tak. I to właśnie jest spoko, nie? Że takie rzeczy też wychodzą, tylko że szkoda, że tak późno właśnie, nie? No, ale nic, ja rozumiem, czemu tak jest, bo po prostu ludzie muszą się nauczyć po prostu tego silnika, zobaczyć, jak on działa, jakie są do niego dostępne opcje i tak dalej, nie? No. Więc z drugiej strony nie ma co się dziwić, że tak to wychodzi. Dobra, wysypałem wszystko, ogólnie zjeżdżam sobie na gospo powolutku. Ja właśnie dojeżdżam. Będę jechał na gospo i ogólnie to sobie zatankuję przy okazji jeszcze paliwo, nie? Bo mam bardzo mało, jeszcze mam rezerwę. Dobra. Więc tam bym sobie to kliknął w dystrybutor. Trochę kaski jeszcze mamy. A, odnośnie pieniędzy. Zapłaciliśmy 5000, mówiłem o tym już? Nie wiem kiedy, ale mówiłem chyba. Zapłaciliśmy temu sąsiadowi naszemu 5000 za wynajem przyczepki i co tam jeszcze było? Za co? Za przyczepkę, tak? Czy co? Mordo, to było za ten, co natura nam pożyczał. A, natura nam pożyczał, tak. Więc natura i przyczepkę zbraliśmy od niego, żeby tura przewieźć, nie? No. No, tak, dobra, już mi się skojarzyło. Jest za długo, mamy te przerwy, ale słuchajcie, Luiska, no. Całe szczęście, nie martw się. Teraz, po tym odcinku będzie znowu 2 tygodnie przerwy. I może znowu do tego siedziemy, nie? Także po staremu. Po staremu, stabilnie. Najgorsze właśnie jest to, że mamy bardzo mało czasu, jakby tak, żeby to się zebrać i nagrać, nie? No, ale ja jestem silny ogólnie, że wiesz, że... Czas, gdzie tam było lato i tak dalej, dużo roboty, kurde, to nagrywaliśmy, a teraz wiesz, niby jest deszczowa pogoda i tak dalej, ale widzisz, ja zacząłem działać na warsztacie, a ten czas leci, ja dzisiaj w ogóle, ja myślałem, że ogólnie dzisiaj jest, nie wiem, wtorek, środa, a to chuj, dzisiaj czwartek, no. Dzisiaj czwartek? Jezus Maria. Masakra. Także grubo, nie? No dlatego trzeba właśnie w miarę nagrywać. Nie wiem, nasza seria ogólnie do kiedy będzie trwała mniej więcej? Jak myślisz? Nie wiem, wiesz, no zobaczymy, no ale ja tam sądzę, że może być tak, że po prostu wyjdzie 25, seria może upadnie i wiesz, i będziemy po prostu starać się później coś zrobić. No nie wiem, no zobaczymy, nie? Myślę właśnie chyba o tym samym, że tak to raczej by wyglądało, nie? No, ja zresztą mówiłem na swoim odcinku, że to nie jest tak, że wiecie, że wszystkie serie, że na przykład Maurolni, że Podlasie na wypasie, akurat jeżeli chodzi o mój kanał, wrócą tak samo u Riota, Podlasie na wypasie, ojciec z synem, no to tak od razu nie wróci, to trzeba na mody po prostu czekać. No, u Riota to jeszcze tyle dobrze, że jakby się tam postarał, jak cię mogę, no to tam te budynki czy coś poprzenosić, no maszyny niekoniecznie. Znaczy ojciec syna właśnie mówię, że pewnie byśmy zaczęli w 25 robić ponownie, tylko musimy czekać na mody, nie? No tak, no. Więc musimy mieć idealnie te
same budynki i tak dalej, nie? Znaczy budynki to mogę przenosić, jeszcze budynki ogarnę. Ale chodzi o maszyny. To jestem zielony no dla mnie. To mówię, nie? To musimy czekać, nie? Więc jak tylko się da, coś tam już będzie, to podziałamy sobie, nie? No, ale to wiecie. Wszystko się okaże, słuchajcie. Ja myślę, że i tak jak wyjdzie 25, to wy zamiast oglądać odcinki, aczkolwiek wiadomo, niektórzy ja też tak lubiłem sobie pooglądać na przykład odcinek do grania, ale myślę, że zajęci będziecie po prostu sami graniem, a niekoniecznie YouTube'em, aczkolwiek tak. Wiem, że będzie dużo osób nadal, które po prostu będą zastanawiały się, czy kupić 25, czy nie. No, aż mi się przypomniało, ostatnio rozdałem 25 i co śmieszne, mój widz dostał 25 przede mną, bo ja jeszcze nie kupiłem 25. Ja już kupiłem, ale już mam. No ja jeszcze nie kupiłem. Ogólnie co, kupowałeś zwykłą wersję? Nie, Seasonem od razu kupiłem. No ja Seasona chyba też kupię, bo kurde ci powiem, że później człowiek kupuje mimo wszystko te dodatki, no jestem ciekawy. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą, bo szczerze mówiąc w tym farmingu nie zawiedli mnie. Horse no, i Gobel, tak Season jest taki, spodobał. Że masz dwa fajne dodatki, jeden słaby i jeden średni, nie? No. Tak zawsze jest, więc ja wolę zawsze sobie kupić, bo to wiecie, zawsze jest lepiej, nie? Macie od razu z baniaka, przy okazji wspieracie trochę też twórców, którzy mogą coś robić, nie? Co nowa? Bo ja nie pamiętam teraz. Jeżeli kupisz osobno? Czy chodzi mi o podstawową wersję i seasonem, nie? 20 euro chyba jest różnicy. 20 euro. No bo tam chyba 50 kosztuje zwykła, a 70 kosztuje seasonem, nie? No zależy ile te... O, Jan kusycie akurat. Jest co on robi. Te DLC-ki będą kosztować, bo jeżeli by miały kosztować po 5 dych, no to taki... To był opłacalny interes, nie? Znaczy ja mówię, zawsze jest tak, że dodatek jest jeden tańszy, drugi jest droższy, no i expansion jest wiadomo, tam za 20, nie? Pewnie, czy coś, za 15 nawet. Więc dla mnie expansion, już na sam expansion idzie ugrać sobie lepiej, lepszą kasę, nie? Się jakby już zawsze nic sobie, tak powiem, nie? Aż teraz expansion będzie fajny, bo będzie z Wielkiej Brytanii. Znaczy no ogólnie z Anglii, nie? Będzie jakiś tam z tych wysp brytyjskich będzie dodatek. A ja jestem teraz fanem farmy Clarksona, więc dla mnie idealnie po prostu, nie? No. Powiedz mi jeszcze, czekam. Tak nigdy się nie interesowałem. Ten season jak? Gdzie on się w sensie jest season 1 i season 2 później, czy jak? Tak. No dobra, ale season to jest po prostu zestaw dodatków, które wychodzą i dostajesz do nich dostęp w momencie premiery ich, nie? No ale season 2 musisz później jeszcze kupić, tak? Tak, no. A, bo kupujesz farminga z pierwszym seasonem i potem musisz kupić drugi season po prostu, nie? No. Tak to działa, nie? Zjechałbyś mi tamtym jeszcze a wiesz co, może zacząć sobie kosić zboże, okej? Okay? A ja zjadę może tym... czujnikiem. No dobra, ale co? Ja mam kosić te zboże? Tak, możesz kosić, no. Dobra, czekaj, jadę sobie kosić. Bo tam ogólnie postanowiliśmy bliska, że będziemy sobie robić sianokosy w tle, po prostu. Żeby was tam nie zamęczać tym wszystkim. Więc jak coś, to sobie teraz właśnie jadę już zbożem. Na samym odcinku Jankusa wykosiłem prawie wszystkie łąki. No, a dzisiaj Jankus już sobie tam też grabi, nie? Także tak sobie lecimy po prostu. Żeby to w tle działało sobie, bo tych sianokosów to jest za dużo na odcinku. Więc odcinek jest o czymś innym, a ta druga osoba w tle zawsze coś może robić z tymi sianokosami, nie? Tak, kurwa, w tej strony zajechałeś, rzeczywiście. A to ja debil, nie? Mówię, tam akurat sąsiad ma zakultywatorowane, już tam mogę sięgać. Aha, no to dobra. A, to nie wiedziałem, że to jest. Ale to powiem jak coś, że to Kamilek, kurwa, sprytnie rozkładał. Jechałem, kurde, z rana to miałem jeszcze tam ściernisko, mówię, znaczy ten, zboże. Tak, ściernisko i zboże urosło, no. Dobra, mu chodzimy o tamto pole, o drugiej strony. Nie wiedziałem, że już to skosił i będzie zaraz dodziałał, nie? Op. Dobra, jedziemy. Skosił od razu zakultywatorowo. No, nie ma co. Ale chyba tak można robić, nie? Że zaraz po tym, po żniwach. Nie, ale tak, nie, dla mnie to tak samo po kukurydzy na przykład. Ja zawsze wolałem poczekać, aż, że tak powiem, zadziałają wszystkie warunki na kukurydzę, czyli na przykład jak chcieliśmy na ziarno, to lepiej jak na to deszcz popadał, później słońce prześwieciło, skruszyło się to, później o wiele się lepiej robiło, nie? A druga sprawa, też na przykład jak masz kukurydzę, tak jak ja zarobiłem to w tamtym roku, no w tamtym roku skosiliśmy kukurydzę i od razu po kombajnie, dosłownie za kombajnem jechałem i orałem, bo i tak był późny termin siewu. No to też niedobrze, bo te resztki od razu przerzucasz, one są świeże i później w ziemi pleśnieją one, nie? Aha, no tak. No i no niedobrze się to robi, nie? A to nie chodzi o to właśnie, żeby to się tam przegryzło w ziemi? Czy to pleśnieje? Znaczy, no, bo mówisz, to, że pleśnieje, się tak? To się powinno rozłożyć w ziemi, a przez to, że no właśnie my tam od razu za kombajnem wjechaliśmy i to wszystko było świeże, no to pleśniało, nie? A, rozumiem. No i później po następna roślina, czyli w naszym przypadku pszenica, mogą jakieś tam choroby przejść, albo po prostu może gorzej rosnąć. No i roku pszenica tak oddała, że kurwa pożar się boży. Ale dobrze czy źle? Chujowo, nie, po prostu. Aha.
No, chyba 3,5 tony wyszło z hektara, gdzie ludzie tam po 8 wyciągają, nie, no to wiesz. To była jednym słowem masakra. No tutaj zawsze też, no my tak z pszenicą mieliśmy po kukurydzy, że zawsze późno kosiliśmy. W tym roku super mają ludzie. No nie wiem jak w innych tam regionach Polski, ale u mnie akurat ta kukurydza na ziarno była wcześniej dojrzała i można nadawała się już do koszenia, także ludzie sobie wcześniej skosili, na spokojnie sobie uprawili i zasiali. A u nas to zawsze było tak, że ta kukurydza praktycznie zawsze była gdzieś tam w listopadzie, pod koniec października do zbioru. No i no, pszenicę zasialiśmy tydzień temu na przykład. No to normalnie siejemy we wrześniu, a tak to sialiśmy w listopadzie, no to dwumiesięczne opóźnienie, tam pszenicę niby można, no ale wiesz, zasiejesz prędzej, no to ona też urośnie trochę i będzie miała lepiej na zimę. A no tak. Tak jak my zasialiśmy zawsze późno, to ona na wiosnę później się nie potrafiła rozkrzewić, nie? Już mieliśmy z 2 lata tak, że właśnie słabo się krzewiła, no a później z tego plonu nie będzie, nie? Nie, no tak, no to wtedy wiadomo, nie? Ja no, właśnie tak mam nadzieję, że w tym roku lepiej to wyjdzie. To by było, nie? Bo to też, no... Najgorsze w tym rolnictwie właśnie jest ta nieprzewidywalność, nie? No słuchaj, jak kiedyś tak myśleliśmy z tatą, słuchaj, rolnictwo to jest jedyny zawód tak naprawdę, gdzie nie wiesz, czy na tym wyjdziesz dobrze, czy nie. Nie wiesz, ile zarobisz po prostu. To jest tak, jak ruletka, sobie, nie? Normalnie. Tak, na przykład, nie wiem, jak jesteś handlarzem samochodu, no to możesz sobie, wiesz, spekulować, że kupisz samochód za tyle, może uda ci się sprzedać za tyle i tyle zarobisz, nie? Masz widełki, ale... od tylu do tylu, nie? A tak, w rolnictwie masz od zera do w górę, nie? To zbierasz, nie wiesz, ile tego zbierzesz, nie wiesz, za ile sprzedasz i tak dalej, nie? No, dokładnie. Dlatego ciężki kawałek chleba, współczuję mega ludziom, nie? No ale bo nie ma co za dużo chwalić, ale patrząc na rzepak w tym roku nasz, no to jest kurwa nieporównywalny do tamtego roku, jest po prostu piękny, nie? No to widzisz to, sobie bym wyszło na pszenicy, ale na rzepaku to lepiej, nie? No ale zobaczymy, nie, no bo wiesz, czasami jest tak, słuchaj, rzepak ci urośnie piękny, nie? I wystarczy, że później gdzieś tam już będą pąki się robiły na rzepaku i przyjdzie przymrozek i jest po rzepaku od razu, nie? Delikatny przymrozek tak. Ci przyjdzie, znaczy no delikatny, może nie delikatny, no ale w tym roku też tak było gdzieś tam w okolicach Płocka, zresztą u nas też trochę zapało, ale nie aż tak. No ale na przykład w okolicach Płocka, no to tam ludzie więcej niż 3 tony nie potrafili ukosić, no po prostu przymroziło, tam chyba przyszedł taki przymrozek, z tego co pamiętam, tak minus 8 czy coś takiego i o kurde, po prostu no. Zmroziło go w pizdu, nie? No to tak, takie dawaj, kiepsko. Dawaj, bo ja już nie obiorę. A, okej. Okay. No to jadę w takim razie. Wysypałem ogólnie, poszło tam, miarę spoko. To ustawienie żmijki jest akurat okej, bo mamy ludzka problem trochę z tą żmijką, że nam nie łapie po prostu jakby ten triggerek i musimy kombinować. A raz mu się wrąbię w ten. Co mówisz? Mogę zamienić sobie i kosić, jak zawsze możesz mi całić kombajn, nie? Ja sobie zagadzę traktorek, więc tak sobie stoi. Dobra, i się bierzemy za robotę. Tak, ej, to fajnie, bo mamy teraz mamy pszenicę, przeżyto i owiec, tak? Tylko. No i rzepak no jeszcze, nie? No i rzepak, no. No i rzepak, okej. Okay. Mówię, tutaj chyba też nie mieliśmy, bo to tamten odcinek podgrywaliśmy, ale typie nam wszystko niemiłosiernie w tym roku, nie? No w tym roku tak, w tym roku oddało akurat, zobaczymy jak będzie synami, czy odda, czy nie odda. Ale myślę, że raczej chyba nie będzie jakoś źle, co nie? No powinien być git. Na pewno też fajnie to, że w końcu mamy headerek ten większy i wiecie, teraz nie też szybciej się tutaj jakby zbiera. To przy okazji też no mniej będzie prasowania jeżdżenia tym wszystkim, tak, nie? Tak, tak. To też wielki plusik. No i myślę, że ten header to warto było sobie już kupić, bo on już wołał pomstę do nieba normalnie. Tak, że gdzieś tam z czasem trzeba będzie planować dobrać sobie tych hektarów. No nie wiem w ogóle, czy to do skutku dojdzie mordeczki, no bo wiecie, jak my znowu byśmy mieli mieć teraz przerwę na przykład dwutygodniową, zostaną 4 tygodnie. Później nagramy 2 odcinki, później znowu może przerwa jakaś wyjdzie i wiecie, tak zleci, że może mało co się rozwiniemy na tej serii, nie? Ale widzisz, jak zaczynaliśmy tą serię, to nawet by człowiek nie pomyślał, myślę, że kurwa, takie ambitne plany mieliśmy, a tak naprawdę nic tutaj za bardzo nie zrobiliśmy, nie? No nie, tak jakbyśmy krowy kupili, nie? Poza krowami, kafarem i paroma tam duperelami takimi, no i młodym rolnikiem działa, nie? No i maszyny większe, no ale tak ogólnie poza tym to kurwa nic ciekawego się tutaj nie działo, nie? Bardzo mało, no. Ale to po prostu dlatego, że chyba się przyjęli bardzo realistyczną strategię, co nie? Że powolny też, rozwój ale, po prostu. Ale wiesz, też to, że czas, no mówię, jak ja bym siedział na stoper w domu, to wiesz, nagralibyśmy sobie po 2 odcinki dziennie, tam chłopie by szło, nie? Można było robić. Ja pamiętam moment, kiedy my na początku żeśmy serię puszczali, to było tak, że ja nie wiedziałem, kiedy tę serię puszczać, bo mówię tak, ja tylko znowu siebie przez ty, u mnie jest, nie wiem, ojciec, syna, tam jakieś saveiki, że coś tam leciały i cały czas właściwie było tak, że ja mówię, kurde, jest tyle tych filmów, mam, że ja mam 2 tygodnie nagrany zapas, nie? No a się teraz okazuje, kurczę, ciężko teraz o nagranie 2 odcinków w ogóle jest, nie? No ale ważne, słuchajcie, ważne, że nie zapominamy o tej serii, coś jest. Jest, no, coś się dzieje.
Także... Ja się jestem ciekawy, bo ja muszę coś pomyśleć, bo wiesz, 25 wyjdzie, tak, chłopaki na pewno zrobią sobie od zera, sram to tamto, a ja nie wiem, co ja wymyślę, nie? Powiem ci jedno, nie? Słuchaj, no? Bo ja ogólnie też pewnie będę robić sobie serię z singla, z amerykańskiej mapki, nie? No. Bo mówię tak, zielonka staje na ojca synem, japońska pewnie ta, czy azjatycka zostanie pewnie na streamy, to zawsze możemy zrobić sobie po prostu po swojemu taką amerykańską wersję, nie? Ta, no ale wiesz, ale... Wiesz, tak jakby Podlasie na wypasie, tylko tak, że Ameryka na wypasie. Można, nie? Ja już ci powiem, że tak jak ty gadasz, że na przykład singla sobie będziesz nagrywał, to ja ci powiem, że ja już singli ogólnie no, nie lubię nagrywać. Okej. Okay. No to jak mówię. Składam propozycję na ręce Jankusa na Ameryka na wypasie. No. O, Polaki za granicą. Polaki na uchodźstwie będzie. No ale nie, ja uważam, że takie coś fajnie było zrobić, bo mówię, chłopaki będą swoją serię będą robić, tam wiem, że Bolek akurat ja też... dba o ten design w farm, my też jakby trochę jesteśmy tym designem, więc zawsze możemy zrobić po prostu w innym miejscu coś innego, bo wiadomo, ciężko się ogląda serię, wiem, że chłopaki trochę takie monopol sobie zrobili, jak chodzi o gameplaye na YouTubie i ciężko ogląda się potem tą samą mapę w wykonaniu innej osoby, pewnie tak samo będzie grała, ale mówię, jeżeli my zaczniemy robić sobie serię, pójdziemy troszkę w inną stronę od chłopaków, to też możemy zrobić ciekawy kontrast do ich serii po prostu, nie? No ta, ale wiesz, słuchaj, nie wiadomo, bo przecież ludzie już tam dawali, przecież Oxygen David już dawał, że jakaś tam mapa i już zaraz na początku 25. Słuchaj, może być tak, że poczekamy 2 tygodnie i jakaś mapa wyjdzie, nic nigdy nie wiadomo, nie? I wtedy już będzie można robić sobie na innej mapie. Tak, no tak, niby tak. Nie? Ja ci powiem, że ja ogólnie jeszcze bym chętnie zrobił, bo mi się Ossekuste, jak wtedy na mój kanał, jak ja tam miałem, nie wiem, z 5000 subów czy coś, u mnie Ossekuste było bardzo, bardzo chętnie oglądane. Krumbach ogólnie ludzie też lubili oglądać. Mhm. Ja bym, kurde, jeszcze kiedyś spróbował, bo z Bronkowi na przykład proponowałem, żebyśmy, jak szukaliśmy mapy na naszą serię, żebyśmy poszli coś... przepraszam. żebyśmy poszli do prostu coś zagranicznego. Zagranicznego, no. Mała mapa by to była, nie? Mhm. Tak mówi, że nie, że ludzie to czegoś takiego nie lubią oglądać i ja bym chętnie spróbował, wiesz, pograć coś też zagranicznego na zupełnie innych maszynach i tak dalej, nie? No, można by spróbować, ale wiesz jak to jest, jednak dopóki nie będzie takiej polskiej serii, to wiesz jak to jest, nie? Chociaż taka polska seria, słuchaj, pierwsza z sierżątkami, pizdami ruszy dopiero gdzieś pewnie rok po farmingu, nie? No i tak, też te mody będą takie kwadratowe, takie wiesz, polepione trochę, nie? Przecież 60-ki, no to kurde, jeszcze 4 miesiące temu to nie było dobre, żadnej takiej wydanej publicznej. No nie było, no. Ale ja jeszcze chciałem tutaj napomknąć, że wiesz, że zawsze można nagrać przecież, nie wiem, z 5... Sorry, bo cię trochę ten, coś strzelił w mikrofon i cię teraz ciszyło, nie? Nie. Halo? Tak, halo. Ale strasznie jest porąbane to, że jak lekko nagrasaniesz jakiś taki duży dźwięk, nie wiem, wydrzesz się czy coś, to potem się w ogóle nie słyszysz, jesteś strasznie cicho, nie? No ale to ogólnie zauważyłem, że to tak jak na TS-ie jest tylko chyba. No tak, na speaku tak jest, no. No dobra, no ale mów, no, jeszcze raz. Mówię, że wiesz, że zawsze można sobie po prostu nagrać, nie wiem, 6 odcinków z tej serii zagranicznej, zobacz jak to ludzie będą oglądać się, jeżeli nie będzie odbioru, no to skończyć ją i tyle. No wiadomo, tak, tak, wiesz, to nie musisz tak dalej, się ciągnąć, nie? No, ale to wiesz, zawsze gdzieś takie coś jest. Ja widzisz, też teraz z widzami zagrałem, zachciało mi się Ossekuste, zacząłem sobie grać z widzami, ile tam, z 2-3 razy z nimi zagrałem i skończyłem, a nasiedziałem się też na gospodarce, nie wiem, z 10-12 godzin robiłem gospodarkę, no i co, no może przesadziłem, no ale mimo wszystko parę godzin, wiesz, siedziałem, no ale nie żałuję tego, spróbowałem, ludzie tam, wiadomo, chcieliby pograć i tak dalej, ja mam nadzieję, że ogólnie zoptymalizują jakkolwiek to multi, nie będzie, ta synchronizacja będzie lepsza, nie będzie tych opóźnień. I wtedy, wątpię, będzie można, wtedy będzie można pograć z ludźmi. No ja ci powiem szczerze, że ja mówiłem, że fajnie, że oni wprowadzają te nowości, to dalej to wszystko. Fajnie, że wprowadzają te nowości, to wszystko, ale ogólnie jestem bardzo ciekawy, czy słuchają się tego, co im ludzie mówią, co im nie pasuje, że fizyka bel, że opóźnienia na multi, że to, że sram to. I jestem ciekawy, czy po prostu cokolwiek będą starali się z tym poprawić, bo jeżeli cokolwiek poprawili, to jest okej, okay, no bo wiesz, widać, że wtedy czytają, nie? No. Ale jeżeli by nic pod tym względem nie poprawili, ni fizyki belek, ni tych opóźnień, ni czegoś tam, co ludzie tam narzekali i tak dalej, no to wtedy lipa ogólnie, nie? Ja nadal i tak jestem najbardziej ciekawy, ja ogólnie zrobię sobie taki test, że po prostu farminga 22 sobie przeinstaluję, albo po prostu no, zostawię sobie parę tam plików, odpalę sobie ją na najwyższych ustawieniach, tak jak gra na czysto, nie? I zobaczysz, jaka jest różnica. Na czysto i jak jest, w sensie, no nie ten, tylko zobaczcie optymalizację, wiesz? Mhm. Zobaczcie po prostu 22 i 25, bo
ludzie cały czas gdzieś się tam przychodzą i pytają mnie właśnie, ciekawe jak tam z optymalizacją będzie i tak dalej, bo niby gadają, że lepsza. Ja mówię, no co gadaliśmy, że mówię, że 22 chodzi teraz na przykład w ten sposób, ale masz mniej takich wymagających rzeczy, a 25 będzie bardziej wymagająca, oni powiedzą, że optymalizację poprawili i może tak być, bo ale właśnie, bo ludzie często mylą jedną rzecz, nie? I to jest, mnie to strasznie irytuje. Kiedy ktoś mówi optymalizacja, to ma na myśli więcej klatek, nie? No i oczywiście, że tak, tylko że optymalizacja, jak mówię, że będzie lepsza 25, nie oznacza, że to będzie mieli więcej klatek, tylko po prostu, że gra jest lepiej zoptymalizowana, przez co klatki, które uzyskali, jakby cało to, wiecie, ten bufor, który mają do dyspozycji, przeznaczają po prostu na coś innego, nie? Więc gra wam chodzi tak samo i jak będziecie mówić, że ej, bo gra chodzi tak samo, w sumie miała być lepsza optymalizacja, nie? Albo, no, albo inaczej, może nie tak samo, a powiedzmy, że na przykład gorzej chodzi. No tak, albo gorzej, bo optymalizacja to jest przede wszystkim, pamiętać bliska, to są metody poprawienia klatek. To nie jest, że ogólnie gra będzie płynniejsza, nie? I tak dalej, bo to jest, no to się składa wiele czynników, nie? Więc tak naprawdę ja też widziałem już na przestrzeni 22, że oni to optymalizację poprawiali, bo robili, nie wiem, dali okluder w terenie, gdzie pamiętacie, może jak nagle wchodzi się na jakąś mapę, a się okazało, że terenu na przykład nie ma, nie? Czy coś. Bo to wszystko było sprawą tego, że dodawali po prostu nowe rzeczy do farminga i potem trzeba było nowy Terrain Shader dodać, nie? Sobie, żeby to działało. Ja myślę, że można taki prosty przykład podać, słuchajcie, jakbyście mieli na przykład GTA San Andreas i oni by powiedzieli, że w następnej wersji będzie lepsza optymalizacja i by wyszło GTA 5. I wtedy te GTA 5, widzicie, wygląda o wiele lepiej, a wy macie mniej FPS-ów i byście powiedzieli, kurde, no ale jak, to miało być lepsze optymalizacja. No ale gra wygląda lepiej, tak? Gdybyśmy zostawili optymalizację z 22 i zrobili 25, automatycznie macie 20 klatek mniej albo więcej, nie nawet, bo to by po prostu nie dźwignęło, nie? Więc pamiętajcie, w każdym kolejnym farmingu optymalizacja jest coraz lepsza i to naprawdę widać, jeżeli ktoś robi mody, to widzi, nie? Ale dla was, dla graczy, mało też to się może zmienia, dlatego że, nie wiem, ja uważam, że to jest wina też modmakerów, czy mapmakerów, którzy robią po prostu mody i nie patrzą za bardzo na to, jak je robią, a potem nagle się okazuje, że macie sporo spadki klatek, nie? Bo nie wiem, ktoś gra na mapie, która jest zrobiona, zoptymalizowana i jest zrobiona serio pod standardy, ale odpali sobie jakieś mody, które są, nie wiem, z jakichś portali i nagle się okazuje, że tam jest sam shit, nie? No i wtedy macie tych klatek mniej na tej dobrej mapie, nie? No automatycznie tak to działa, nie? Dlatego mówię, optymalizację przede wszystkim powinniśmy patrzeć pod jeden kąt, nie? Odpalcie sobie grę podstawowo z podstawowymi maszynami i sobie gracie i dopiero potem odpalcie dyskę 5 też z podstawową maszyny i patrzycie, jak to działa, nie? I wtedy widać to, nie? Zresztą na mojej i tak będzie mocno, bo jakby dodać co wolumetrię w tej mgle, no to już jest obciążające dla systemu, nie? Dodatkowo te światło wszystkie, cały ten teren, który się będzie pod nami, wiecie, ugniatał, no to też jest takie... No to zabiera po prostu pamięć w komputerowi, nie? I więc, wiecie, będzie na pewno o wiele lepiej niż 22, chodzi o optymalizację, ale to nie przekłada się w ogóle na klatki, jakie będziemy mieli, porównując 22 do 25, nie? To żebyście pamiętali, bo dużo osób to myli po prostu, nie? Dobra, ty, bo ja tak sobie gadam, mamy 37 minut odcinka, ja już w ogóle dojeżdżam do końca poletka i za chwilę będę mógł się chyba kończyć, nie? Tutaj. Coś ogólnie chciałeś powiedzieć? Chyba niekoniecznie, pan już wygadali mi się z tematami. Chyba tak, no. Więc ja mówię, ja jestem głodny na 25, jak nie wiadomo co i pewnie od razu sobie ruszę jakąś strejku taką, żeby sobie pograć. A potem, no co, pewnie do pierwszej mapki, nie? Potem pierwsza mapka jakaś wejdzie i seria tamtą pewnie albo porzucę, albo zrobię coś innego. Więc zobaczymy. Na pewno na streamy zapraszam, to trzeba do mnie do Jankusa, bo pewnie też będzie sobie testała z ludźmi, nie? Tak mówiliśmy. Ja na pewno. Myślę, na początku na pewno chcę sam potestować, a później możliwe, że z ludźmi, jak już nie będę miał co robić, nie? Co grać się, że tak powiem. No dokładnie, więc jak coś, to tam was zapraszamy na lajty, bo dziać się będzie, pewnie będzie więcej, nie? dobra, a co? Ogólnie to tak, mam full dwie przyczepy, jak to się nasypane, nie? Opa. I teraz będę jakieś 2,5 tony jeszcze może. Także z takiego poletka, które ma ile hektarów? Już wam mówię, ludziska. Gdzie to jest? Tu będzie tutaj to. To poletko, które tu mamy, posiada 85 arów, nie? Z 85 arów 200 przyczepy nasypało całe. No i 2600 będzie ponad. Daj Boże, tak wralo kiedyś. Jest, jak wralo, tak sypło. Myślałem takie specyfiki, że aż kurwa kłosy będą do dołu wisiały. Czyli sierpami znowu zbierać. Dobra, ja ten wierzę na głos po takim razie. Znaczy, może w sumie nawet nie zjeżdżam, tylko się po prostu pożegnam z wami. Także no, ludki, kochane. Wbijasz tutaj na ten, na podkombajn? Kurwa, biegnę. Co robisz? Biegnę. A, okej. Okay. Myślałem o coś innego. Dobra. Witam, bo...
Gdzie ty jesteś? O, tutaj. O, także ludzki. I dziękujemy za odcinek, fajnie, że się padli i pamiętacie o tej serii. Jak ta seria zrobi 2000 viewsów, to super będzie, bo ja za nią mam takie spadki na YouTubie, że to hit, ale to, jak mówię, klasyk przed farmingiem. I cóż mogę rzec. Miło, że jesteście, doceniam bardzo waszą obecność i wpadajcie na streamy, bo teraz tylko na Twitchu streamuję. Na YouTubie też bardzo rzadko te lajty są. Więc tyle. Kolejny Jonkusa, poprzedni tak samo. Za uwagę, dziękuję, widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa pa.